Hej, cześć, mam na tej stronie Jack. Witam się z wami w kolejnym odcinku This is the Police. Mamy chyba kastenkę, w której jest ta cała akcja, o którą jej Lana była ostrzegana. Zobaczmy w takim razie, co takiego się stanie. Założę się o 500, że na bank nie będzie taka pokorna. Before we begin, this barman, you should note that Mr. A.B. Carlos and Mr. Ronald Atticus, representing the city administration, have been good enough to join us. And Judge Hawkins has also kindly agreed to attend. The rest of these gentlemen, I believe you already are familiar with. Thank you, Mr. Plunkett. I'd like to start If you will allow me, Miss Berman, I will begin. I'm still in charge, aren't I? Yes, Mr. Plunkett. I didn't mean to... I would like you to answer a few background questions that will help us understand your investigation into the case of Jack Boyd. Of course, but I just What's don't... What's so interesting about him? Sir, you ask me why I want to catch Jack Boyd? In my opinion, it's obvious that... No, Miss Berman, I did not ask you why you want to catch him. I asked why you're interested in him. Sir, I'm not sure I understand the question. Oh, well, in that case, allow me to phrase the question more precisely. You like Jack Boyd because with him, you don't feel lonely. As you said in a telephone conversation on September 19th of last year? Or maybe because you consider him energetic and full of strength, as you said on another call 4 weeks later? The whole point is that... Mr. Plunkett, sir, before you go on, I think it must be said that... You know, Miss Berman, I am a man of conservative upbringing. I always imagine there are certain obligatory rituals and relationships between men and women. Going to the movies, meeting at the cafe, walking in the moonlight. But I see that's just boilerplate romance compared with these touching transcripts. You've quite convinced me that even over the phone, you can create a very close bond with someone. So close, in your case, that it creates an obvious conflict of interest. And although your connection with Mr. Boyd didn't end under the best of circumstances, I don't think I need to explain how grossly you violated professional ethics, and even, perhaps, the law. Sir, I'm not... How did you... Isn't this the work of the prosecutor, Miss Berman, to know a little more than the others know? Information is our weapon, haven't you heard? I'm sure everyone in this room will agree. Do you think I would have reached my post if I couldn't gather information and use it at the right time and place? Everyone here understands perfectly what I'm talking about, I assure you. And I have little doubt that you understand as well, Miss Berman. Now, going against a person with information is like going against yourself. A young lady with ambitions simply cannot help but learn these common truths. Mr. Plunkett, there's something... But even truisms are sometimes worth remembering, are they not? If you'll just let me explain... I believe we're finished here, Miss Berman. You are suspended from all current duties. Your future will be decided by the disciplinary committee at a special meeting on February 2nd. Meanwhile, you're free to go. We don't need to detain our guests any further. I think they've heard everything they need to hear. No, powiem... Co jest? Czemu Flair posma... What? Czemu ona ma tak niskie statystyki? I profesjonalizm? Dobra, moment. Dobra, powiem tak, ja jestem naprawdę ciekaw, co takiego teraz się stanie z Laną, bo ewidentnie widać, że troszeczkę ją pocisnęli. Delikatnie mówiąc. Zastanawiam się zatem, co ona teraz zrobi. Dobra.
Gdy zobaczyłam panią Puskas w areszcie, aż przetarłam oczy ze zdumienia. Nasz, o co chodzi z tymi narkotykami? To jakiś żart. Ta kobieta nawet nie pija kawy. Chwilę z nią pogadam i nie trudno było dodać 2 do 2. Stoi zatem ten jej stuknięty mąż, prawda? Postanowiła się z nim rozwieść, dlatego pomagasz mu w robieniu jej wody z mózgu. Nasz, czy za pieniądze jesteś w stanie posunąć do wszystkiego? Razem z resztą dziewczyn stwierdziłyśmy, że dłużej nie mamy ochoty przebywać z tobą w jednym budynku. Że co? Kurosawa nie przyjdzie do pracy, Morabian też nie przyjdzie, Mulligan też nie przyjdzie, Jabrot też nie przyjdzie. No ej, no nie gadaj! No nie gadaj, naprawdę? Boże, Flower podsini i... Ta jedna, która mnie wkurwiała... Poszły wszystkie w pizdu, no nie wierzę! Żartujecie sobie ze mnie? Przynajmniej tak myślę, że to miałem ogarnięte. Ale nie gadaj, no naprawdę! Panie, nasz kino ma się świetnie, oto pańska dola. Okej. Okay. 200 dolców, może być. Ale naprawdę, no wszystkie te trzy, co miałem, to poszły! No ale skam! Ale jeszcze co jest najlepsze? Pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie wysłałem tam kobietę. Bo jakbym wysłał jakiegoś faceta, to nie byłoby pewnie żadnych problemów. I teraz mi ten film szkoda, nie kurde. Shinny w sumie też, bo to dobre gliniarki były. Dobra, wieża ciśnie. Pod wieżą ciśnie grupa podejrzanych mężczyzn oblewa benzyną ciało jakieś... Dobra, stop. Zanim coś tu ogarnę, chcę tę sprawę zobaczyć, to jest faktycznie kompletne. Tajemnica. Tak, to jest kompletne. Dobra. No, to teraz mi tylko zostało ogarnąć sobie te dowody. Nieopodal stłuczonej szyby w oknie kosnicy widać świeże ślady po palonej gumie. Okej. Okay. Drzwi do kosnicy nie noszą żadnego włamania, kiedy patolog przyszedł do pracy, zostały szeroko otwarte. Okno zostało rozbite w użyciu cegły, która leży na podłodze kosnicy, otoczona podkluczonym szkłem. Bezdany. Okolice kosnicy to mój rewir. Zdobycie go kosztowało mnie złamaną nogę i tak to sobie żyję. Lubię to, jest cicho i spokojnie. Byłoby miło, gdyby pracownicy kosnicy czasem wpuścili mnie wieczorem do środka, żebym się ogrzał, ale hej, nie chowam urazy. Mało co wczoraj widziałem, w środku nocy obudził mnie pisk opon i zobaczyłem odjeżdżający karawan. Pomyślałem, że to trochę dziwna pora na odbiór zwłok, jak wiadomo, zazwyczaj odbywa się to od 9 do 12. I patolog. Przychodzę tu wieczorami, od jakiegoś czasu widuję w okolicy bezdomnego, który przypomina narkomana. Kuśtyka wzdłuż budynku, pchając wózek pełen rubieci i obserwuje przez okno, jak pracuje. Z początku myślałem, że patrzę z ciekawości lub żeby się pośmiać. Często na stołach leżą zwłoki, co pewien typ ludzi uważa za strasznie zabawne. Teren natomiast uważam, że sprawdzał, czy jest tu coś cennego. Uzależnionym zawsze brakuje pieniędzy na kolejną działkę, wiadomo. Nie rozumiem jednak, dlaczego poprzesuwał ciała, a potem zesrał się w kącie. Może to z powodu narkotyków. No nie, to nie jest bezdomny. Jak palona guma, no to wiadomo, że to był dyrektor. Antony Pratt, właściciel domu pogrzebowego, to on ukradł agregat z kostnicy, zrobił to ze złości na pracowników, przez których lenistwo zwłoki tak długo czekały na swoją kolej, aż zaczynały się psuć, co oczywiście negatywnie wpływało na przychody firmy. Postanowił dać im nauczkę, zostawiając w miejscu wygeneratora wielkie, aromatyczne kupsko. Okej. Okay. Czyli tego proszę mi zgarnąć. Teraz to drugie śledztwo chcę zobaczyć jeszcze. A nie, tu mam też complete! No, tylko właśnie nie wiem, jak to poustawiać. Zobaczymy, może znajdę coś nowego. Dobra. Spędza większość czasu w pracy. Albo po ciężkim dniu najczęściej się zrelaksować w barze. No to jest początek dnia, więc będzie wiadomo gdzie. Dobra, ktoś kto ma blisko do levela może? Tutaj może niech idzie Birch. Leite, Frazier, Gowthorn, Glenstern. No Brady też może jechać, wyślemy też go za chwilę. Dobra, to za chwilkę. Wyślemy go tutaj. Dobra, ilu mam tutaj? Mam tego, ale ten na razie jest na szukaniu akcji. Okej, okay, no i gość jest złapany. Świetnie, ale okej, okay, Leite możemy jeszcze wysłać. Dobra, Birch, to nie mam punkt w szybkość. Spoko. Leite niech ma w inteligencję. Będzie kolejną alternatywą na śledztwa. Gilenster też może mieć w inteligencję. Brady też niech ma w inteligencję. Też nie wiem w sumie ile jeszcze będzie tych śledztw, nie? Więc to jest takie pół na pół.
I dobra, Aronowicz, Leite i Brady. Proszę sobie bardzo ładnie wypocząć. Dobra, tylko ten jeden jest problem z alkoholem. Dobra, idziemy dalej. Pod wieżą ciśni grupa podejrzanych mężczyzn oblewa benzyną ciało jakiejś nieprzytomnej osoby. Spoko. No to niech jedzie Borodka, Fletcher i Percy i French. Tutaj. Dwóch ładowaczy urządziło sobie zapasy. Noga jednego z nich ugrzęza pod ciężką paletą pełną jedzenia w puszce. No brawo, dobra, Birch, Birch, Los Beczka, Frazier, Gowthorn, Gillenstern. No i Sullivan też może jechać. I tutaj. Szpital Rozmaryn. Nienawidzę swojej pracy. Całymi dniami siedzę tylko na stołku i podaję pacjentom szpitala karty zgłoszenia. A chorzy nie dość, że przenoszą armię zarazków, to na dodatek stale narzekają na kolejkę, w której stoją maksymalnie 5 minut. Co prawda potrafię uspokoić niemal każdego z rzędu, ale powoli mam już tego wszystkiego po dziurki w nosie. Emerytura jeszcze daleko, dlatego potrzebuję w pracy czegoś, co zapewniłoby mi odrobinę rozrywki. Jeśli załatwi mi pan mały, przenośny telewizor, to moje życie od razu stanie się przyjemniejsze. Powieszę go sobie przy suficie i będę co jakiś czas na niego zerkać, obsługując pacjentów. Proszę to dla mnie zrobić, a oddam panu wszystkie swoje zaskórniaki. Pańskim ludziom przekażę zaś kilka porad na temat tego, jak złagodzić niebezpieczną sytuację. Założę się, że bez przerwy macie do czynienia z marudami, zgadza się? Okej, czyli tutaj jest kolejny, rozumiem, lekarz. Tylko pytanie... No Jezu! No i tego się obawiałem, no! 573 in progress. No i super, no i gościu się nie ten... 530 in progress. Gdzie wadni w szpitalu. Rana, tak, tak. No dobra, no wypocznie tak czy siak, no chociaż wolałbym, żeby nie zasnął. Dobra, kobieta zgłosiła się, że bardzo podejrzany mężczyzna stoi od kilku godzin przy drodze w pobliżu jej przyczepy. Dobra, wyślijmy tę trójkę po prostu. Teraz tutaj. Zakład poprawczy Nastrond. Chyba Nastrond powinno tu być, czyli piekło w mitologii nordyckiej. Podczas próby ucieczki więźniowi udało się pokonać strażnika i wspiąć się na szczyt muru. Niestety lęk wysokości okazał się silniejszy i mężczyzna nie odważył się zakoczyć w drugą stronę. Teraz nie jest w stanie zejść. Okej, okay, ciekawe. Dobra, wyślijmy taką ekipę. A Duvala w sumie też, czemu nie? Dobra, to będzie cały dzień aktywne, ale chcę zobaczyć, czy ja mam jakiś telewizor przy sobie. Z tego, co widzę, to... A nie mam, przenośny odbiornik telewizyjny, okej. Okay. To kupiłem dla tego typa, okej, okay, tutaj sprzedaj. Antybiotyki mogę sprzedać, nie są mi aż tak potrzebne. Żyletki tym bardziej. Papier, no papier może się na akcji przydać. Mydło w sumie też. I patrzcie tu, jakie bogactwo!
Dobra. Jeszcze ropę możemy sprzedać. Fasola zostaje dla ziomka. Zupa... A nie, czekaj, nie. Zupa zostaje dla ziomka. Ale fasola w sumie nie jest droga, więc może być. Pieluchy też mogą być. Nie patrzę, ja jestem na 2 tygodnie dla Fraja już ustawiony. Dzięki kupowaniu u niej tych butów. I mogę to zrobić jeszcze bardziej. No to kurwa, oczywiście, że to robimy. Okej, okay, ropa za 450. Dobra, tu muszę... Dajcie mi chwilę, nie na te zakupy, ale teraz muszę sprawdzić. Tutaj kupuję ropę za 450, a sprzedaję za 330. Okej, okay, no to nie jest dobry deal. Ale te buty to jest jak najbardziej. To jest zajebisty deal. I tak mogę codziennie robić, nie? To jest porąbane. Okej. Okay. Stwarzacz kasę. Przenośny odbiornik. Księżna garek. Okej, okay. Czy ją to interesuje? Nie. A czy ją to interesuje? Też nie. No okej. Okay. O, skacza możemy jej sprzedać. Nie. Tak. To też chcę sprzedać. Okej. Okay. No i proszę, teraz mi pieniędzy nie będzie brakowało na nic. Dobra, czyli tutaj czekamy, aż ludzie powracają. Podstarzały się wiejący ładowacz spuszczał łącz młodszemu koledze, bijąc go po głowie puszką. Ile razy ma podaż? Podnoś pudło, kiedy policzę do 3. Rozdziel, zastrzel, użyj paralizatora. A, to wiem, dobra. To wiem, która to jest akcja. To jest ta, że gość ma rozrusznik serca, jak użyj paralizatora, go zabije. Dobra. Rozbeczka, jesteś silny, rozdziel. 5.24, complete. No i pięknie. Zupka na miejsce przestępstwa razem z fasolą znaleziona. Dobra, to rozbeczka mi punkcik do inteligencji. Frazier też mi do inteligencji. Okej, okay. Usiłowanie morderstwa. Grupa mężczyzn polała benzyną nieruchomą postać. No Jezu, serio, akurat tu by się przydał snajper. Postać spowitą w biały całun i tańczy wokół utworzonego przez siebie stosu pogrzebowego, śpiewając o duchy lasu, przyjmijcie w darze duszę starego Maurera. Wyskocz szybko, ukaż ogień, zapatrz się w ogień. Kurde. No to jest najbezpieczniejsze, bo po prostu woda pewnie zalałaby i tyle. Dobra, ktoś szybki. No Borodka jest najszybszy. 526, complete. Zajebiście. Ten jest na 3 dni teraz rano, no kurwa mać. Nie dość, że spierdolił. Ale nawet nie wiem, czy typ udał się uratować, nie? Dobra, niech se jest. Czy nie wiem, co to było, nie? Czy ja na to wysłałem ludzi, czy nie? Cudowne lekarstwo. Panie nasz, leśny duchy szepnęły mi na ucho, że potrzebuje pan mojej pomocy. Niestety moja aura uległa uszkodzeniu, kontakt ze światami mógł narazić moją doczesną powłokę na śmierć. Stanowiłby to dla mnie co prawda tylko czasową niedogodność, ale jeszcze nie pora na to, tak czy inaczej nie zostawię pana bez ochrony, przyniosę panu swojej leśnej maści zasilanej mocą najstarszych duchów. Ma ona moc zasklepienia każdej, nawet najstraszliwszej rany. Nie pozwala tylko używać nieboszczyków. Z taką prośbą musi pan zwrócić do leśnych duchów. Proszę zostać nad maścią przed snem, a pana wracać do nowi. Okej, okay, spróbujmy. No i co to jest? Dobra, tutaj mam ten telewizor. Tutaj byle kogo mogę wysłać. No to nie Gołtor jedzie. Ale to jak rozumiem jest kolejna ta. Kolejna opcja na tego. Kolejna opcja na trenera. Dobra, wyślijmy tutaj tę trójkę. A tam niżej, tutaj do ziomeczka w przeręblu. 557 in progress. Okej, tylko dwóch, no ale tych dwóch możemy to wysłać na spokojnie. Nastolatek twierdzi, że pod jedną z ławek w parku znalazł bombę. Okej, okay, to naprawdę ciekawe stwierdzenie. Dobra, Percy też jedziesz? Okej, okay, skinhead spina się na płot z drutem kolczastym, jego ręce krwawią. No nie dziwię się, pozwól robić swoje, wespij się na płot skradej mężczyzny, strzel do mężczyzny... No to może lepiej, nie! Wespij się na płot i schwytaj. Rockman, dajesz? 5.30 complete. Okej. Okay.
Policjant wspina się na więzienne ogrodzenie i ściąga więźnia w dół. Będzie on konał od siatkę i dostanie jeszcze coś ekstra z próby ucieczki. Tytoń pierwszej jakości znaleziony. Dobra, Ferretti, miej w szybkość. Rockman niech ma w siłę, czemu nie? 5:15 in progress. Okej, okay, tutaj coś jeszcze. Ja nie mam ludzi, muszę powracać. Dobra, na ile to jest? No tysiaczka niecałego. Mężczyzna w płaszczu przeciwdeszczowym podbiegł do czekającego na światłach motocyklisty, zepchnął go na asfalt i ukradł mu pojazd. Proszę się nim zająć. Later, Aronowicz, let's go. Szpital. Nasz, nie myliłeś się, gdy już udało mi się podłączyć ten przenośny odbiornik, Paniusia prawie mnie ucałowała. Potem rozbiła swoją skarbonkę i wydobyła z niej wszystkie drobniaki. Przebrała też naprawdę surową minę i oznajmiła, że twoi podwładni mają zgłosić do niej na szkolenie. O co jej chodziło? Chyba nie mówiła o nas. Okej, okay, papier, mydło, antybiotyki. Okej, okay, no to jeśli chodzi o kasę, no to trochę mało. O, instruktorka negocjacji. Autorytet twoich policjantów jest podważany nawet przez bandę nastolatków zbieranych w puszki z farbą sprayu. Oto rozwiązanie. Zapisz ich na warsztaty z negocjatorką. Niech przećwiczą swoje umiejętności z osobą, która pertraktacjami zajmuje się od 40 lat. Choć nie posiada dyplomu z Akademii Policyjnej w Gerinsbergu, wszelkie doświadczenie, jakie nabyła, wyniosła z pracy w terenie. Okej, okay, możemy kupić. Rozwrój bombę, ewakuuj park, przeszukaj nastolatka. W parku jest mnóstwo ludzi, poskazano przez nastolatkę ławką, znajduje się coś sprzężone na ładnym wybuchowym, zdecydowaną odległość. Ewakuuj park! To jazda! Dajesz, Fletcher. Policjant zarządza natychmiastową ewakuacją i spacerowicze opuszczają park. Nagle za krzak wyskakuje otyły rudzielec z potarganą czupryną. W ręce trzyma granat. Coście narobili. Leśne duchy przydzieliły mi ważną misję. Wysłać na ten środek więcej osób. Potrzebują nowych dusz, które pomogą im odrodzić ziemię przed złymi nocami. Spróbuj spokojnie. Strzel z tasera. Yolo. 557, complete. Granat nie wybucha, mężczyzna nie zużywają zawleczki, a goście z ogłuszonym tazerem. Bueno. Dobra, kto tu ma jakieś negocjacje takie w miarę niskie? Muzyka? No nie aż tak, ale moglibyśmy go tam wysłać, czemu nie? Da się to płacić za darmo, nie? To jest głupie, że mogę tego jednego typa naraz tu wysłać. Radiowóz dogania mężczyznę w płaszczu. Zepchnij, nie włącz syrenę, nie każ mu się zatrzymać. Ignoruje policjanta, wykonuje sobie skręt w wąską liczkę. Ścigal, przestrzel opony. Ten ma chujowe strzelanie, ten ma trochę niewiele lepsze. 5:15 complete. Ach, no oczywiście. No szkoda, wolałbym go zgarnąć po dobroci. Okej, okay, co? No i figo fago, mam jedna to samo. Tylko właśnie nie wiem, jak to ustawić, kurde. Jest! Wreszcie! Przywódczyni pogańskiego gangu ludzi lasu zabiła kobiety, składając je w ofierze leśnym duchom. Dobra, ale... Czyli tak, czyli co? To było tu i tu? Okej, okay. Oskarż, tak. O, i to jest akcja! Okej. Okay. Dobra, tutaj wyślimy. Jestem najlepszym kieszonkowcem w całym Szarpu. Powinienem siedzieć w pudle, ale nigdy nie zawodno gorącym uczynku. Dziś jednak wylądowałem tu z zupełnie innego powodu. Mianowicie przez tego dupka w białym kitlu, doktora Kanajana. Jego syn, Kilim, chodzi do klasy z moim dzieciakiem. Bez przerwy mu dokucza i w ogóle same z nim problemy. Miarka w pewnym momencie się przebrała, dlatego postanowiłem pójść pogadać z Kanajanem, by ustawił swojego tępego szczeniaka do pionu. Przyznaję, podczas rozmowy emocje wzięła nade mną górę, ale wcale go nie uderzyłem, przysięgam. Lekko pchnąłem go w pierś. Niestety tego samego wieczoru przyjechali po mnie gliniarze. Kanaja najwyraźniej nadużył władzy związanej ze swoim stanowiskiem i sfabrykował niezgodną z prawną opinię lekarską, w której zawarł informacje o dotkliwym pobiciu i obrażeniach narządów wewnętrznych. Siedzę tu właśnie przez to, że sąd uwierzył w tę jego niestworzoną historyjkę. W tym samym momencie ten gałgan Kilim nadal maltretuje mojego syna. Aktualnie ja nijak nie zdołam mu pomóc, za to pan owszem. Niech odwiedzi go jakiś pański człowiek, który zna się na walce wręcz. Proszę mu tego przekazać, by nie zapomniał pałki. Takie mamy czasy, że w ramach samoobrony musimy również umieć uniknąć policyjnego obucha, co nie? Nie, jeśli nauczy pan mojego syna, jak o siebie zadbać, w zamian wezmę pańskich podwładnych pod swoje skrzydła i opowiem im wszystko o ukrywaniu się na widoku. Czyli to jest instruktor skradania, dobra. Czyli najpierw kogoś, kto ma full siły wysłać. No to Rockman, jedziesz? Teraz tutaj coś jeszcze. Przechodnie zgłaszają, że dwóch mężczyzn próbuje ukraść sygnalizator ze skrzyżowania. Dobra, wolałbym też mieć kogoś z cierpliwością na tej akcji.
Czyli koruszki ma co najmniej 2 punkty w szybkość. Czyli Marshall zostaje. Dobra, to Fletcher i Losbeczka niech jadą. Oj, okej, okay, to wystarczy. Tu już się tutaj do czegoś przygotujmy. Aronowicz może jechać. Marshall jedzie. Woolback. No, on nie będzie miał cierpliwości, ale ogólnie jest dobry, więc też go weźmiemy. Leite ma cierpliwość, ma pałkę, to jest najważniejsze. Ale chyba wszyscy mają pałki, tak mi się wydaje, akurat dzisiaj. Okej, okay, Gowthorn ma pałkę i paralizator, nie ma cierpliwości, szkoda. Titus nie ma cierpliwości, Penkin też nie. Ferretti ma, to może jechać. Duvala weźmiemy tak po prostu. Rosenkratz, no i Rosenkratz jest ogólnie zajebisty, dobra. No to jedziemy po nią. Ja już niestety nie zdążyłbym nikogo wysłać, ale de facto chyba tylko Penkina, Perseya i Titusa bym mógł tak naprawdę. No bo jak jednego z tych dwóch bym wysłał, to grozi wypadkiem. Tylko jeden mężczyzna stoi drugiemu na ramionach, próbują odkręcić sygnalizator świetny. Chłopcy, po co wam te światło, chcecie znać oświecenia? Użyj pałki i włącz syrenę, użyj pałki. 554 complete. Funkcjonariusz trafia stojącego na ziemi podejrzanego w gole i mężczyzna przewraca się wraz ze swoim kompanem. Policjant bez problemu aresztuje obu złodziei. Okazuje się, że chcieli wykorzystać sygnalizator jako oświetlenie dyskotekowe. No trochę głupi sposób, no ale spoko. Okej, stój koleżko. Za negocjacje. Rana, dzień w szpitalu. Co? A, dobra, bo ten pewnie. Pałka gdzieś mi się zapodziała. To też dzieciak pobrał lekcję samoobrony z nożem w roli głównej. No i krótko mówiąc, gdy zamieniliśmy się miejscami, dostał mopiego rozumu i przedprzodek mnie ciachnął. Na szczęście szkolenie i tak mu się podobało i moim zdaniem dalej świetnie da sobie radę sam. Jego tata także był mi wdzięczny. Uśmiechnął się od ucha do ucha i polecił mu panu zakomunikować, że czeka na prywatne widzenie z naszą ekipą z posterunku. Co to do diabła miało znaczyć? No, pewnie się niedługo dowiesz. Kolejny tytoń. O, 1800. Nice. To może się zwróci... Akurat dał na w cudzysłowie darmowe szkolenie. Dobra, i zobaczmy to. A, okej, okay, nie ma przygotowania ani skupowania, tylko od razu idziemy po typa. Okej. Okay. Dobra, dajcie mi chwilę, żeby przydzielić im te talenty. My się widzimy już na rozpoczęciu akcji. Czyli okej, okay, wypadałoby rozstawić tutaj sobie kogoś. Tak dla pewności. Dobra, czyli tak. Rosenkratz idzie, bo ma atletę. Czy tam Atlasa, jeden chuj. Kto ma granat? Ma Woolback. Dobra, to Woolback, ty się skamp z tej strony. Kto ma taser? O, Marsza ma też granat. Okej. Okay. Leite ma taser, dobra, to Leite, ty tu z nim zostań. No bez jaj. Dobra, może być też tutaj. A, bo oni tam gdzieś są! Czy oni tu przyszli po prostu tak powoli, dobra. Dobra, no to Aronowicz, niech się skampi tutaj, niech też na nich poczeka. Dobra, cała... Chociaż w sumie dobra, nie, bo wystarczy mi Ferretti i Rosenkratz tak naprawdę tam dalej. To Marshall niech też się tu skampi, tylko on może... w jakimś trochę lepszym miejscu... No bo dobra, niech się skampi z tej strony. Dobra, no wy tu powoli... Okej, to rozumiem, jest ta premia z Atlasa, tak? Czy tam z Atlety. Okej, okay, tutaj to samo, pyk i pyk. Mógłbym też oczywiście snajperem zabić tych typów, nie? No ale po co? Skoro wystarczy po prostu sobie stać. Dobra, oni tu wszyscy stoją, zostają. Rosenkratz powoli do środka wchodzi. Tu jest typ. Tu jest widok. W ogóle jak my z jednego okna mamy widok na całe mieszkanie? To jest takie moje pytanie. Tam Ferretti jest, nie? Tak jest. Dobra, no to Ferretti... przestaw się tutaj. A reszta niech czeka. Okej, okay, tu jeden wyszedł. Ta se przechodzi. Ten się nie rusza.
O, ten podchodzi jeszcze bliżej. To jest jeszcze lepsze rozwiązanie dla mnie. Dziękuję ci, panie dziejaszku. Dobra. Ferretti, weź tutaj do pana podejdź. I jebnij go pałą. A ty, Rosenkrantz. Serio, to dwie tury mi zeżre? Dobra, no to ty, Rosenkrantz, przejdź sobie tutaj. Będzie lepiej. Dobra, ten nie wiem, jak się będzie ustawiał, więc może marszala bym może przesunął tu gdzieś. No, tu jak przejdzie, to go zauważam jak nic. Dobra, to weź się może ty, marszał, tu lepiej przestaw. Dobra, Wulbach może niech przejdzie tutaj. A Leite... Dobra, no Leite zależy, jakby się ustawił, on ogólnie jest w miarę dobrze. Tylko jak gościu będzie szedł bezpośrednio z tej strony, to go zauważy jak nic. Dobra, to Leite, weź się, wycofaj tu. No i kończymy turę. Teraz tak, to idzie na out. Chociaż kurde, mogę cierpliwość im uaktywnić, byłoby lepiej nawet. Tutaj znowu ten wchodzi. I tu jest trzeci, okej. Okay. I oni tak powolutku tutaj się przesuwają w stronę tego radiowozu. No ale dobra, no to po kolei. Cierpliwości, panowie. Cierpliwości. Dobra, uaktywnijmy to. Tu jest jeszcze jeden, okej. No i Leite też niech będzie cierpliwy. Tu się może jeszcze ruszyć gdzieś, no to niech się ruszy tu. Teraz tak, ten niech zostanie aresztowany. W sumie jakbym dał komuś tego skoczka, to mógłbym ich teraz oflankować z tej strony. Ale niech jest jak jest. Okej, okay. I Rosenkrantz niech też będzie cierpliwy. Jakby tu się dało kurde tak jednorazowo tak fajnie takim granatem rzucić między nich, to byłoby zajebiste. Okej, ta podchodzi bliżej, to ją Rosenkrantz od razu skuje. I jeszcze ten, no przejdź tu, przejdź do kolegów. No nie przeszedł. Dobra, czy któryś byłby w stanie dojść do niego na tyle, żeby go... O, Aronowicz. Matazer, okej, okay, to powinno wystarczyć. Dobra, Wulbak, możesz się teraz kolego popisać. Ty masz granat, co nie? No masz. Pokaż mi granat. Dorzucisz stąd. Strasznie słabe miejsca. To weź się... Przestaw się tutaj. Chcę do nich dorzucić. Czy będzie na tyle? Granat wystarczy? No Jezu, minimalnie brakuje, no. Dobra, to weź się schowaj tutaj w takim razie. Dobra, oni się tu wszyscy... Sorry. Oni się tu wszyscy powolutku będą przesuwali. Więc dobra, ten tu nie może zostać, bo go zauważą. Leite co miał? Miał też taser niestety. Dobra, mam tu jeszcze ilu? Trzech aktywnych. Potrzebowałbym kogoś, kto byłby w stanie dwóch... O, marszał na przykład. O, dobra, super. No to Leite, podejdź tu. Zdziel tego typa pałą. I go zaaresztuj od razu. Czemu nie? Okej, okay, teraz tak. Marszał ma granat. Czyli on może podejść sobie na przykład tutaj. Dobra, może najpierw niech pójdzie Aronowicz. Aronowicz podejdzie tu. Minie się z typiarzami. Czołem. Tego typa postrzeli z tasera. Pięknie. I teraz marszał tych tutaj zestunuje granatem.
Tak. I sam się tu jeszcze ustawi. Okej, okay. I będzie już jest gotowe na kolejną turę. Rosenkrantz ma teraz na tyle. Dobra, no to Ferretti, podejdź. Pałą w ryj. A teraz Rosenkrantz podchodzi. Aresztuje. I podnosi podejrzaną. Teraz tak, ten jest przez 4 tury niedostępny, ci przez jeszcze jedną, czyli tutaj kolejny się ockną i są do wyboru, ale oczywiście nie jest to żaden problem, bo marszał ich teraz bardzo ładnie zakuje. Numero uno. Numero dos. No. Teraz Aronowicz podchodzi do tego ziomeczka i tego też aresztuje. No i teraz powinno być czysto, bo to są wszyscy typiarze, którzy byli na zewnątrz. Czyli teraz musi tylko Rosenkrantz wyprowadzić babkę do radiowozu. I tutaj. No i koniec akcji. I co najważniejsze, nikt tym razem nie zginął. Nice! I jeszcze wpadło mi to trofeum, które nie wiedziałem, czy uda mi się zrobić. Ale okej, okay, jeden punkcik do Aronowicza. No to niech ma wstrzelanie, bo to szybko się mogę mu podnieść za darmo. Znaczy w sumie za darmo mogę mu podnieść treningiem, a za darmo to jest właśnie za punkty. Ale niech będzie co jest. Ten niech też ma szybkość, żeby miał tę cierpliwość. Late mi wkrycie się jeden punkcik. Ferretti. Najpierw inteligencję. Bo why not. Rosenkrantz ma wstrzelanie. Zlikwidowano gang. Udało ci się aresztować przywódcę i pozbyć się szajki. Teraz musisz tylko poczekać na zasłużoną nagrodę, pieniądze wypłaca centrala, a cała biurokracja zajmuje zazwyczaj kilka dni. Okej. Okay. Czyli dostaniemy jeszcze większy zastrzyk gotówki tak naprawdę. Dzięki temu, że aresztowaliśmy teraz tę babę. No i super. Okej, okay, no myślę, że mogę na spokojnie teraz zakończyć. Jedno podejście mam tam do wycięcia. Plus kawałek. No, na spokojnie. Jeden dzień rozegrany, ale był to dzień po pierwsze ważny fabularnie, po drugie ważny, jeśli chodzi teraz o właśnie całą tę akcję. Z gangiem. No, jeden mi uciekł, jeden jest ranny podczas akcji. Carter zaś przegrywa. Naprawdę, to się trochę nie klei wobec mnie. Bo skoro Carter ma być tak zajebisty jak my, to dlaczego on ma takie słabe oceny, takie w cudzysłowie słabe noty? To jest naprawdę dość intrygujące, jeśli mam być szczery. Dobra, jak to wygląda? Guzman, zajebisty typiarz. Okej, okay, paralizator, gaz i paralizator. Pięknie. No i kartę ze swoimi 5 zawleczkami nic nie zrobi. No, jeden dzień rywalizacji nam został. Czyli w kolejnym odcinku kończymy tą rywalizację z Carterem. Osobiście jestem ciekaw, co takiego się stanie na jej koniec. No, oczywiście, przez to, że tam jeden dzień robiłem jeszcze raz, to Alive nie jest już ten. Nie jest już lojalny. No, ale mówi się trudno. Może się to uda jeszcze raz podbić. Zapraszam wszystkich, którzy dzisiaj nie przyszli, wszyscy, którzy mogą. Dobra, ten nie może, bo musi ćwiczyć, ale całą resztę zapraszam. Dobra, kończymy dzień. Jest fabuła, goddammit. Damn.
Forgive me, Captain Carter, but this is important. Don't worry, honey. It's okay. I haven't had time to fall asleep yet. You came to wish me luck? I have leads on a number of major cases that I wanted, that I've dreamed of doing. Someone's selling old weapons that they're bringing in from Ripton. Someone else is trying to... Look, it doesn't matter. You can read it all right here. The point is that we've got a lot of evidence against some small-time criminals. Relatively small-time, of course. But I wanted to use them to get to bigger fish. Lily, there's only one day left. I don't have any time to get to the big fish. And you don't need to. Just arrest all of these people. Arrest them. And win. Your father would... He would have laughed if he could hear this, but I'm a gentleman, my dear. Just win the stupid competition, Captain Carter. Co za sucz! Ej, co to jest za oszukiwanie? Ej, ona mu teraz literalnie ile? Cztery? Co najmniej cztery. Chyba, że to jest każdej osobne. To już jest siedem. Co tam było? Ale co za typiara? My jej pomagamy, ona tak perfidnie chce nas zdradzić. Dała mu na oko co najmniej siedem spraw. Czyli to jest 140 zawleczek. Gdyby wszyscy zostali skazani i aresztowani. Nawet nie, za same wyroki skazujące to jest 140 zawleczek, a plus aresztowania to jest jeszcze plus 3. Czyli to jest 161 zawleczek. Dalej bylibyśmy na plusie, ale to jest tylko to, co na oko widać, a nie wiadomo ile, co tam faktycznie jeszcze było. Ej, ale dlaczego Lili... Znaczy dobra, domyślam się dlaczego. Bo nie chcę, żeby Jack dłużej jej pomagał. Ale dlaczego nie powie wprost, żeby Jack po prostu poszedł? Nie wiem, dam mu i trochę pieniędzy, czy coś tam, on to potem coś ogarnie. To jest naprawdę dziwne. I trochę boję się, dokąd to pójdzie. Ale okej, w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police 2. A coś czuję, że może być grubo. Na razie.